przeddzień trzeciej rocznicy śmierci księdza infułata Stanisława Grada, która przypada 11 października, w kościele pod wezwaniem świętego Antoniego została odprawiona msza święta w jego intencji. Ksiądz Grad przez 21 lat był proboszczem tej parafii. Pełnił też funkcję dziekana dekanatu tomaszowskiego. Dzisiaj w kościele zebraliśmy się, by modlić się za zmarłego świętej pamięci księdza infułata Stanisława Grada, który przed 3 laty odszedł do domu ojca. Ciągle jest żywy w naszej pamięci, bo to człowiek i kapłan, który bardzo gorliwie służył miastu, kościołowi. I chcemy mu oddać hołd za to wszystko, co zrobił. I chcemy mieć go nieustannie w żywej pamięci. Na dzisiejszej liturgii zgromadziło się sporo tomaszowian, którzy zachowują wdzięczną pamięć o swoim proboszczu, przyjacielu, krewnym, o kapłanie, który przeszedł przez Tomaszów, zostawiając po sobie wiele śladów dobra, a przede wszystkim pasterskiej troski o parafian, o tomaszowian. Z Tomaszowem był od dawna bardzo głęboko związany, między innymi przez to, że tutaj kończył maturę, ale także przez całe swoje kapłańskie życie bardzo często tutaj przyjeżdżał, ponieważ właśnie czuł głęboką więź z tomaszowską ziemią, która dla niego była czymś bardzo ważnym w historii jego życia. Jego pasją była historia. Znał doskonale historię Kościoła, ale także znał doskonale historię Tomaszowa, i tę dawniejszą, i współczesną. Żył tym, czym żyją tomaszowianie. Radował się tym wszystkim, co było wspaniałe i piękne, a smucił się tym, co rzeczywiście było powodem do pewnego zatroskania, zwłaszcza o ludzi młodych, którzy często po maturze w ostatnim okresie wyjeżdżają z tego miasta, ale jestem przekonany, że wrócą tutaj do miasta, które dla nich jest małą ojczyzną. Ksiądz Stanisław Grad był nie tylko teologiem i historykiem Kościoła. Jako proboszczowi bliskie mu były zwłaszcza problemy parafian, a także troska o najmłodsze pokolenie i jego wychowanie w duchu katolickim. Przy jego wsparciu w naszym mieście powstały pierwsze katolickie szkoły. My, jako członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego imieniem świętego ojca Pio, jesteśmy wdzięczni za to, że odniósł się z życzliwością do pomysłu, do naszej inicjatywy i swoim wstawiennictwem spowodował to, że ksiądz arcybiskup, ówczesny ksiądz arcybiskup Władysław Ziółek w swoich dekretach przyznał nam prawo używania przymiotników katolickie w nazwie stowarzyszenia oraz w nazwach szkół prowadzonych przez nasze stowarzyszenie. Ksiądz infułat Stanisław Grad z wielką życzliwością odniósł się do samej inicjatywy powstania w Tomaszowie Mazowieckim szkół katolickich, z czego się bardzo cieszymy. Dał nam taki dodatkowy impuls do tego, żeby rzeczywiście te szkoły powstały, i dzisiaj możemy powiedzieć, że tak właśnie się stało. Te szkoły nie tylko powstały, ale również rozwijają się. Ja osobiście, jakby korzystając tutaj z tego, że mogę powiedzieć kilka zdań, jestem wdzięczny za te lata, które tutaj przepracowałem w tej parafii jako katecheta. To właśnie ksiądz infułat przyjmował mnie do pracy, dawał mi wiele wskazówek, wiele takich rad, czasami bardzo takich przyjacielskich, dzięki którym na pewno mogłem w swojej pracy wykorzystać je dla dobra. Thank you.
W tym roku po raz pierwszy w rocznicę śmierci księdza Stanisława Grada nosząca jego imię Fundacja Edukator działająca przy parafii świętego Antoniego przyznała honorowe nagrody przyjaciela fundacji. Otrzymali je biskup Ireneusz Pękalski, ksiądz Edward Wieczorek i państwo Przybyszowie. Fundacja Edukator imienia księdza Stanisława Grada została powołana do istnienia w 2013 roku z inicjatywy księdza doktora habilitowanego Mieczysława Różańskiego. Jej zadaniem jest upamiętnienie imienia i działalności społecznej księdza infułata Stanisława Grada. W zakresie swoim obejmuje młodzież, dzieci, osoby niepełnosprawne. Fundacja prowadzi przedszkole Antoś, mieszczące się przy parafii świętego Antoniego. Prowadzi zajęcia z młodzieżą, także wyjazdy. Wszystko to w ramach projektów realizowanych przy Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim. W planach fundacja ma rozszerzenie swojej działalności, przede wszystkim poprzez przygotowanie, przeszkolenie, wyposażenie i wysłanie wolontariuszy do osób niepełnosprawnych, do osób chorych, do osób samotnych. A także pragnęlibyśmy poszerzyć działalność dydaktyczną, opiekuńczą poprzez otworzenie szkoły, przedszkola i świetlicy o charakterze integracyjnym, która mogłaby wspierać osoby niepełnosprawne. Wszystko to będzie możliwe, jeżeli uda nam się pozyskać budynek do tego typu działalności. Mamy taką nadzieję, że Boża Opatrzność będzie czuwać i że w Tomaszowie taka integracyjna katolicka szkoła, przedszkole i świetlica powstanie.